Inny most Torunianie dla Bydgoszczan, fragmenty powieści Jerzego Sulimy Kamińskiego, most królowej Jadwigi, czyta. Ilona Termińska prezeska jest Matka bardzo kocha brata. Co się jednak tyczy jego moralnego prowadzenia, głowy by sobie za niego uciąć nie dała. A to od momentu, gdy wuja Paweł, szukając pieniędzy na oczach nas wszystkich, uronił z portfela fotografię trzech prześlicznych pań bez majtek. Szok był piorunujący. Matkę formalnie zwaliło z nóg i długo nie mogła przyjść do siebie. Tego wieczoru nie było kolacji. Post był ścisły, a w domu panował koszarowy dryl. Wuj Paweł wyniósł się na paluszkach do gościnnego pokoju na przedwczesny spoczynek. Ojciec umył zęby kredą w proszku i oddał się lekturze. Mama tymczasem nie załapa w wiadalce, pod obrazem pokutującej w grocie Magdaleny. Potem przeczytała na głos specjalnie dla mnie żywot świętego Stanisława Kostki. I tego było jej mało. Na koniec mówiliśmy litanię do niepokalanej i dopiero poszliśmy spać. Zaraz następnego dnia wuja Paweł powziął męską decyzję i to pod rygorem natychmiastowego wykonania. Wpatrzony w talerz z jajecznicą uroczyście zapowiedział, iż dłużej już zwlekać nie może. To sprawa jego honoru i ambicji i co się matce od niego należy, to i dostanie. Zaraz po śniadaniu matka ma się niedzielnie ubrać, pójdą kupić to dawno obiecane futro. Och, nie, oponowała matka, zawstydzona. To nie ma sensu. Futro rzeczna zbyt droga. Ma już przecież cztery płaszcze na każdą porę roku jeden. Do kościoła i nad śluzy jest aż nadto ubrana. A jeżeli już koniecznie, wuja Paweł odczuwa potrzebę spełnienia dobrego uczynku, jeżeli sumienie domaga się pokuty za grzeszne życie, niech złoży datek na jakieś zbożne cele. Przynajmniej biedne sieroty będą miały jakiś pożytek z jego kawalerskiej niemoralności. Ojciec dyskretnie kopał matkę pod stołem. Kuchnią, mówił, tą się dziś sam zajmie: pozmywa statki, wyszoruje patelnię, nawet skorzysta z naszej nieobecności i wytrzepie dywan. Matka trzymała się swego: nie będzie wykorzystywać brata, ma własne dochody. Jak zechce, sama kupi sobie futro. Ale wuja Paweł uparł się, tym razem naprawdę gotowy spełnić zadawnione obietnice. W ojcu miał służnego poplecznika, więc matka, chcąc nie chcąc, musiała skapitulować. Przez całą drogę matka zachowywała się jak pensjonarka. Cała w pąsach, ledwie zauważała naszą obecność. Nagabywana przez braca co do fasonu i rodzaju futra, jedno miała tylko do powiedzenia i jeden stawiała warunek. Futro ma być z tych tańszych, Kupione w chrześcijańskiej firmie, bo inaczej nie śmiałaby się pokazywać w futrze namszy. Wszystko inne było jej zupełnie obojętne. Obeszliśmy domy towarowe BDT i braci Mateckich, sklepy kuśnierskie przy Długiej i Dworcowej, z gablotami pełnymi futer i karakułów, popielic, ocelotów, norek, tchórzy, lisów i wiewiórek. We wszystkich świeciły się wieczne lampki pod wizerunkami matek boskich częstochowskich w złoconych ramkach. Matce nie podobało się żadne futro, każdemu miała coś do zarzucenia. Jedno było za obszerne, inne miały nie ten krój, u tamtego nie podobał się włos. Kolejne znośne, tylko żeby bez mówki, to znowu kołnierz nie pasował do owalu twarzy. I tak matka kaprysiła. Zapomniawszy o swoich poprzednich zastrzeżeniach co do braku wszelkich wymagań. Buja Paweł przestępował z nogi na nogę, doradzał, namawiał, zachęcał. Nic nie skutkowało, aż zdecydował. W porządku, idziemy na drugą stronę. Do ankiera? przeraziła się matka. Nie do ankiera nigdy. Ankier przywitał nas siedząc na stole z nitką w zębach. Czym mogę życzyć szanownemu państwu? Futro oznajmił krótko wuja Paweł. Dla tej pani. Ankier zajrzał za przepierzenie i zawołał: Karakuę dla pani prezesowej. Przynieś karakuę. Matka zbladła. Wuja Paweł napomknął, że wolałby raczej coś innego. Coś innego dla szanownej małżonki? Co ja mogę mieć innego dla takiej damy? Nie jestem żoną tego pana, wykrzusiła matka jak na torturach. Ja jestem. Tym jeszcze lepiej, wykrzyknął ankier i rzucił za przepierzenie. Szynszyle! Matka jak nieprzytomna biegała tam i z powrotem wzdłuż stojaka pełnego gotowych futer. Uczepiła się pierwszego lepszego. To, to, albo żadne. Ankier nie dał po sobie poznać rozczarowania. I słusznie. Po co masz, pan prezes, brać Karakułę albo te bajońskie szynszyle? Pan kup ten fajny źrebiec. Dla pana prezesa 2% rabat. No niech ja stracę 2,5%. Matka przymierzyła. Żrebce pasowały. A na szyję? Na szyję my damy ten srebrny lis. Nie? W porządku. Po co masz, pan prezes, brać ten srebrny lis? Pan bierz skunks. Pan będziesz zadowolony. Ankier będzie zadowolony. Pan zrobisz dobry interes. I tak dzięki kawalerskim grzechom brata, matka weszła w posiadanie źrebców ze skunksowym kołnierzem. Pomysł i adaptacja Łukasz Ignasiński, zrealizowano w polskim Radiu Pink.